Witam serdecznie. Zakończyliśmy prognozę pogody kosmicznej. Wchodzimy. Nvidia, Tesla, Wikipedia. To jest ta karta rozszerzeń. No dobra, to więc sobie przeczytamy, bo już dawno chciałem ten temat ruszyć z miejsca, żebyście sobie zobaczyli, o co w tym chodzi. Nvidia, Tesla. Tesla, grupa układów firmy Nvidia przeznaczonych do wspomagania obliczeń naukowo-inżynierskich za pomocą technologii CUDA. Czy jak to inaczej ludzie czytają, CUDA. Układy te zaprojektowano jako typowe karty rozszerzeń komputerów PC, które w 2009 roku mogą być instalowane w każdym komputerze posiadającym wolne gniazdo PCI Express. Układy Tesla są pierwszymi masowo produkowanymi układami przeznaczonymi do pracy w technologii GPU. Charakterystyka urządzenia. Układy serii Tesla zostały wprowadzone na rynek jesienią 2006 roku jako nowa rodzina produktów firmy Nvidia przeznaczonych do zastosowań w segmencie komputerów o bardzo dużej mocy obliczeniowej, czyli jak na przykład stacja HP Workstation Z600, która będzie u mnie wspomagana tym układem. I tu macie superkomputer i tak dalej, pojęcie, o co chodzi. Wyposażone są w procesory zunifikowanymi jednostkami obcieniującymi. Czym jest shader? Proszę bardzo. Nie będziemy klikać. O, proszę bardzo. O architekturze masowo produkowanych kart graficznych GeForce Quadro. Część z nich z wyjątkiem układów Tesla C2050 i C2070 pozbawione jest wyjścia wideo oraz układów elektronicznych przeznaczonych bezpośrednio do generowania obrazów. W tym sensie nie są to karty graficzne, jak ten rupieć. Producent określa je mianem Computing Processors, procesory obliczeniowe. W porównaniu z kartami graficznymi serii GeForce, układy Tesla charakteryzują się znacznie większą pojemnością wysokiej jakości specjalnie testowanej pamięci operacyjnej DRAM. Pamięć ta jest taktowana nieco wolniejszym zegarem, co powoduje zmniejszenie przepustowości szyny danych urządzenia Tesla oparte na architekturze Fermi. Obsługują pamięć ECC. To są takie pamięci ECC. Oferują pełną wydajność procesorów strumieniowych w obliczeniach w podwójnej precyzji. Oraz posiadają dwa układy DMA, co umożliwia jednocześnie transfer w obu kierunkach po szynie PCI. Ludzie, ja mam takie dwa układy tego typu. No i obliczenia. Zastosowania, to będą jaja. Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej, niskiej cenie, stosunkowo niewielkiemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, układy oraz zgodności ze środowiskiem CUDA,
Układy Tesla stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych systemów obliczeniowych dużej mocy, jak klastry. No to są te komputery z NASA, to mi dużo użytkowników YouTube'a zarzucało, że obliższa komputer jak z NASA. Powaliło was. Klastry CPU i superkomputery. Głównym obszarem ich zastosowań są problemy... A, masywne, równoległe rozwiązania... arytmetyce. Rozwiązywanie równań bardzo wielu zmiennych, analiza danych finansowych, obróbka dźwięku oraz obrazu, diagnostyka medyczna w... W wielu przypadkach zastosowanie procesorów obliczeniowych Tesla spowodowało przyspieszenie obliczeń względem konwencjonalnych komputerów PC o kilka do nawet kilkaset razy. Pierwszym superkomputerem wykorzystującym układy jest japoński Tsubame. Hybrydowy klaster składający się pod koniec 2008 roku 655 serwerów Sun X4600 oraz 170 serwerów Tesla S1070. W listopadzie 2008 roku zajął on 29 na liście top 500. Najszybszym komputerem świata Tesla V100 została wykorzystana hybrydowych superkomputerów Summit, to jest to, i Sierra, zajmujących pod koniec roku 2018 dwa czołowe miejsca w rankingu top 500. Zobaczcie, to jeszcze w 2018 roku wykorzystywano Tesla V100. Uwierzycie? Specyfikacja. Układy Tesla dostępne są jako pojedyncze urządzenia w obudowie karty graficznej. Symbole tych urządzeń rozpoczynają się literą C. Na przykład C870, którą posiadam, C1060 łączy się je z komputerem głównym poprzez złącze PC, jak to jest na płycie głównej, modele C2050 i C70 posiadają pojedyncze wejście wideo DVI. No. Pojedyncze urządzenia w obudowie karty graficznej pozbawione chłodzenia pasywne. To też zależy, przepraszam, że kliknąłem. Pozbawiono własnego wentylatora i wejścia wideo. Symbole tych urządzeń rozpoczynają się literą M. No i tu macie, wiecie, ogólnie, nie będę tego czytał, bo już to jest ten. I tu macie ogólnie, poniższa tabela przedstawia główne parametry urządzeń. Co znowu? Nowe, musimy zastopować. I powiem wam, o Boże, wyświetl program, kurde. No i dobra, możemy dalej kontynuować. O, ludzie dzwonią. No i tu mamy poniższa tabela przedstawia główne parametry urządzeń Tesla. Mnie interesuje ten model. Mikroarchitektura Tesla. Typ rdzenia G80, liczba 1. Procesory skalarne 128. Zegar. No i to są pamięć DDR3. To są parametry. Patrzcie, co jest najlepsze. 32 fps. Niezłe wyniki.
170 watów. Jaka to jest K80, K40, K20X? Nieźle, nieźle. Powiem wam szczerze, nieźle, nieźle, nieźle. No ja mam, powiem wam szczerze, cuda kompu... te compatibility, czyli to jest złącz, na którym ono działa 1.0, no i tutaj dopiero 2.0, 3.0, 3.5, 4, 5, a 3.7.2 i mniej więcej, no mniej więcej tak to działa. O! To to są 4? No liczba, no tak. D2 rdzenie, 4. Kurde, 4 rdzenie, ja pierdzielę. Ale to musiało mieć wypasioną moc. K82 rdzenie, no faktycznie. Więc widzicie, no. No i nic tu więcej nie ma. Ja wam przedstawiłem... to jak ja to widzę, omówiliśmy charakterystykę urządzenia, wszystko. No i tak wygląda karta rozszerzeń NVIDIA Tesla C870, którą posiadam w dwóch egzemplarzach, bo mam drugą w szafie, sobie leży zapakowana fabrycznie, nowa praktycznie. No. I tu podpinamy dwoma 6-pinowymi wtyczkami taką kartę do komputera i możemy się cieszyć i bawić. To jest właśnie fajne. No dobra, ważne, że udało się.